teraz część programu, która się nazywa Pomidor, dlatego zmieniamy entourage, będzie specjalna muzyka. Słuchaj, pytań mamy do ciebie 31, dokładnie, ale niektóre się wykluczają, więc jeżeli odpowiesz prawidłowo na jedno, to jedno ci spadnie. Jeżeli więc... prawidłowo na pierwsze, to reszty już się wydaje. A ile mam pomidorów? Jeden. O, jeden. Okay. Jeden. Ale myślę, że dasz radę. Zaczynamy? Jesteś gotowy? No, jestem. Odpowiadamy tylko tak lub nie. Albo pomidor. Zaczynam. Regularnie dostaję propozycje transferowe z czołowych klubów ekstraklasy. Tak. Jeśli jednak bym tam wrócił, byłby to krok w tył w mojej karierze. Tak. Jest w polskiej lidze klub w ekstraklasie, w którym nigdy bym nie zagrał. Tak. Tęsknię za moim pseudonimem z Krakowi. Klisi. Tak, czy nie muszę tego powiedzieć, tak? Mhm. Tak. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z Niuniusiem, tak? Ochrzcił mnie trener Orest Lęczyk. Tak. W przeszłości do tematu zdrowego jedzenia podchodziłem z dystansem. Ogromnym dystansem. Tak. Dlatego ulubioną potrawą po każdym meczu był burger Grander Texas. Tak. Do szatni Krakowi wjechałem z drzwiami i futryną. Już na pierwszym treningu założyłem siatkę Markowi Wasilukowi. Tak. Przez to nasze relacje bywały skomplikowane. Dlatego gdy Marek zabierał się za rozgrywanie piłki, ja krzyczałem ironicznie: panowie, teraz uwaga na zwody. Tak. Po treningu najlepszym relaksem jest partyjka w FIFA z przyjaciółmi. Tak było. No chyba, że stawką naszej gry jest obiad. Mam już dość ciągłego płacenia po porażkach. Tak. Kiedyś w końcu oddam Markowi Wasilukowi przegrane z nim FIFA 400 euro. Tak i nie. Tak. W pewnym momencie kariery zwątpiłem w to, że zagram jeszcze w reprezentacji. Tak. Po wieloletnich treningach w końcu nauczyłem się cieszenia po strzelonej bramce. Nie. W przeszłości po strzeleniu gola byłem tak zaskoczony, że kompletnie nie wiedziałem, co mam robić. Tak. Moje pierwsze auto zawsze parkowałem przy samej ścianie. Tak. Powód? Szybko je zarysowałem, a tata pracował w klubie i nie chciałem, żeby zobaczył rysę. Tak jest. Po zakończeniu kariery piłkarza mogę zostać mechanikiem. Uszkodzony zderzak udało mi się wtedy wymienić na nowy przy pomocy kleju i sznurków. Tak. Marcelo Bielsa to najlepszy trener, z jakim pracowałem. Tak. Mam rzadki dar zrozumienia szkockiego akcentu Barry'ego Douglasa. Nie. Trudno, prawda? Freddy. Coś takiego. Właśnie. W Leeds można spokojnie funkcjonować, posługując się wyłącznie językiem polskim. Tak. Od następnego sezonu Leeds United będzie można już oglądać w Premier League. Pomidor. 7 klubów w 10 lat? Wcale nie tak dużo. Nie. A poza tym podróże kształcą, więc do końca kariery powinienem dobić do 20. Nie. Karierę zakończę w Krakowi. Nie. Z Michałem Probierzem rozumielibyśmy się doskonale. Nie. Po zakończeniu kariery wrócę na studia. Nie. Piłkarz w coffee shopie w Holandii to nic niezwykłego. Tak. Kiedyś spełnię moje marzenie o grze w lidze hiszpańskiej. Tak. Da się spędzić wakacje na Majorce za 300 zł. Tylko teraz musisz nam wytłumaczyć. Da się po pierwsze tak, czy nie? Podobno się da, tak. No właśnie, to teraz chcielibyśmy poznać całą tę historię, o co chodzi z tymi wakacjami na Majorce za 300 zł. Kiedyś byliśmy ze znajomymi i z Markiem Wasilukiem i mieliśmy jedną znajomą, co powiedziała, że się da z lotami, z hotelem, ze wszystkim. Także śmialiśmy się z niej do końca. Aha, a czyli nikt nie próbował, tylko to była raczej opowieść? Opowieść. Okej. Okay. To było ostatnie pytanie w pomidorze, udało się przebrnąć. Jeden pomidor wykorzystamy.